Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku, w poprzednim odcineczku. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Zaczęliśmy przygodę tutaj z tymi kłobukami i porońcami. W tym odcineczku będziemy ją kontynuować. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! Jaki ślicznotek. Podobny do tatusia. Weź go na ręce, szybko. A co jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozruszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdążę ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. Weź go na ręce, teraz. No bierz swoją ślicznotę, to twoje dziecko. Bogowie miłosierni. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę Legend i zmienić go w kłobuka. Możesz, kurwa! Wybieramy wariant delikatniejszy, nie będziemy go zabijać i z guślarzem tu biznesów robić. Ej. Głodne widmo. Ej, miało na niego działać to. A mi się moje pokończyły fioleczki przez te pogaduchy. Ale się wiesz. Dobra. Uspokoił się. Gdzie są moje odwary? Bo ich pewnie nie mam, a jak? Medytacji nie mogę teraz. Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod prąd. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Kurde. Nie mam odwarów, moich odwarów. Dobra, szybko. Gdzie jest baron? Nie chciałem upiora. Dobra, ale też pomogło. Dobra. Szybciutko. Udało się. Przestał. Uff. No bez odwarów to tak już słabiutko te walki. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jaka neczka chciałaby ją nazwać? Uff.
Chowajmy go! Miejmy to za sobą! Potem pogadamy! Chciałem sobie z nim pogadać, no. Co teraz? Powtarzaj na mnie. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. Ostatnio w każdym odcinku pada. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Żulu. No dobra, moi drodzy, zaczynamy od małej medytacji. Wracamy do naszych odwarów. Tylko czy jest poranek? Co ty tu robisz, babo głupia? Dobra, siada mi czeka. Tak się przygląda. Drapie się po dupie. Mrówki ją obsiadły. Mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Jaka ślicznota. Dobra, czekaj, maleńki. Czekaj. Już pędzę za tobą. No ale szybciej. On tu ciągle pada w tej grze. Ciągle noc i ciągle pada, ja pierdzielę. Kurwa mać! Dajcie żyć! Dobra, tak w ogóle to, moi drodzy, dawno nie robiliśmy magicznego guziczka. Jeszcze? Teraz, jak już mam odwary, to
Możecie mnie cmoknąć. Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Dawaj mutageny. Cóż to za pięknotek. Dobra. Da się odsunąć, bo będzie wybuchał. Tak warto się temu przyjrzeć. Jeszcze jeden? Dobra. Jeszcze jeden? A skąd one się biorą? Powinienem zbadać te końskie piwo. Spoko, najpierw zbadamy zwłoki. Bo tu są nasze pieniądze. Dobra. Tu jeszcze się śmieci? Nie. Kuni. Ej, kuni. Chcę cię zbadać. Kuniu. No. Co my tu mamy? Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. A ty cwaniuro. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Kości już tu chwilę leżą. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Ja też. Ślad się jeszcze nie urwał. Jezu, na jednego ciała. Dobra, ono. To ciekawe, gdzie żeśmy dotarli. Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. A kto to?
idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, bo panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Już wysypał. I w tym momencie rodzice na stos. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na Brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, tak że na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd niezowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No nieźle. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne potem je zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu rwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Mądre słowa, moi drodzy, mądre słowa. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Kto to może, chłopcze, wiedzieć? No dobra, biedni jesteście, ale chyba coś tu macie. Oczywiście, perłę.
Wy biedni jesteście z perłami w domu? Co za zakłamani ludzie. Za to wam tej perły nie zostawię. I zawalę wędkę. Teraz nie będziesz miał czym łowić tych pereł. Za swoje kłamstwo. I żryć też nie będziesz miał na czym, bo ci talerz zabiorę. A i tu wędkę miał z kitraną. Na czarną godzinę. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Zium. Ślicznotka poleciała, my to sprawdzimy, czy coś tu jeszcze nie ukrywa. No nie, dobra. Rozmawiaj z baronem, a gdzie my żeśmy tu w ogóle wylądowali, powiedzcie mi? Aż tutaj? Jakaś wieś jest. Może podskoczymy do tej wiesi, co? Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. 200 metrów. Tam 200 kroków, powiedzmy. Tam pewnie będzie też i drogowskaz, to się do barona później tepniemy, ale jak już tu jesteśmy, to sobie odkryjmy tutaj. O! A co to? Gnijące mięso. Spok. Na bogato. No zobaczmy, co to za wioska. Siema. Zadupie. Wieś zadupie. Niezłe zadupie ze srebrem. Jej, zbychu. Jak wy tu srebro trzymacie, to niezłe to zadupie. Dawaj tą beczkę jeszcze. No. W małych miastach na zadupiu. Wow. Chleb się też przyda. Dobra, coś jeszcze tu się święci, czyli świeci? Nie. Dobra, zobaczmy, tu jest coś fajnego. A, takie buty, a w domu jest kowal, tak? Jesteś kowal, tylko śpisz. Wstawaj! Co za leń. Dobra, zaraz do ciebie przyjdziemy, niech to dzień wybije. Jest drogowska, tablica ogłoszeniowa, miód malina. I tu mamy bitwę. Uważaj, to bohaterstwo zmienia jakie ziemniaki żry. Nie stronka, tylko to. Nie stronka. Moi, dobrze ludzie, jeśli głód was dręczy. Danusia, siwucha. Wędki, mam dużo wędek. Ludzie z zadupia i okolic. Na żal nie kłazić, bo jakieś licho. No dobra. Potwory na folwarku. Wow. I zlecenie na bogowie wiedzą co. Ludziska, myśliwy z zadupia. No dobra. Myśliwy z zadupia, mówicie? Jest karczmasz. Przeczytamy sobie w ogóle te wszystkie rzeczy, nie? Ale mnie się wydaje, że tutaj mamy naszą ostateczną walkę. Jak cię zwoł? Na wściekłe pięści, Vaylen! Umiem. W takim razie stawaj w szranki! No mowa. Musimy się odkuć po tamtych recepturach. Walczmy. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika! Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! Z Geraltem zwanym Młotem. No ma ten rybożer, nie wygląda jakoś. Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą.
a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Co? Chyba śnisz. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. Ło! A dlaczego mnie rozebrali? Ja chciałem mu z mieczami nastukiwać. Takie tuby jak dostaję to... Ej, ja unik robiłem. I nie mogę fiolek używać, ale jaja. Dawaj mu tubę. Kilka krótkich, unik. Unik, no. I tubę. Unik, 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 unik i tubę. Skopa. Nie gadaj, tylko walcz. Się blokował, cwaniak. Było łatwo zgadnąć. Wiedźmin wpierdolił Ryborzerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. Możesz spróbować sił z mistrzem tych ziem, z naszym sierżantem. Znajdziesz go we Wrońcach. No i to mi generalnie nawet pasi. Bo i tak do Wrońców muszę się dostać, nie? Komendant armii środek. Dobra, komendancie. O! Co tu na dachu macie? Macie tu coś ciekawego, że se tak można wejść, no da? Patrzcie, jakie tu skarby znalazłem. Schemat na bełty rozpryskowe. Ohoho, mamy bohatera. Jak skisili bełty. Już się bałem, że nie żyje. Dobra. A moi kochani, jest 4:27. To jest idealna pora, żeby wstąpić do karczmy. Ze mną zaśpiewajcie, uwerbijak, ale pan... Polecam wam szwagier Kolaska, taki zespół Muńka Staszczyka, swojego czasu z Tylawu. Zespół, no pod tą nazwą wypadły piosenki pijackie, wydał. I jedną właśnie była umarpijak, ale pan... Szynkę? To jest generalnie nawiązanie do szwagier Kolaska. W jedną rękę kielich dajcie, w drugą rękę wina dzban. I nade mną zaśpiewajcie, umarł pijak, ale pan, tarara i tak dalej. Ej. Pokaż mi swoje towary. Coś cię za karczmę, że nie chcesz ze mną w karty zagrać, ale masz róg dowódcy dla mnie, no. Tak już możemy rozmawiać. Przedamy ci te grabie, wędki i te inne skóry. Masz 60 monet, to może coś nam zapłacisz za to. Łaskawie, tu coś mamy mało. Jedno piwko. Biały wilk, to jest to moje wino, które zostało. 23 monety, okej, darujemy ci. Czyli ty w karty grać nie chcesz ze mną. No dobra. To bywaj, dziadu, bywaj. Jedną rękę kielich dajcie, drugą rękę wina dzwon i ode mną zaśpiewajcie. War pijak, ale pan tarara. Zaśpiewasz się piosenkę? Piosenkę? Zaśpiewasz się piosenkę? Dobra, już mi zaśpiewałeś szwagra Kolaskę, mój przyjacielu. Teraz ja chciałbym się dowiedzieć, czy ten kowal o 5 już się obudził? Nie widzicie, panie. A to jeszcze się zobaczy. Kowal śpi. Kowal śpi. No dobra. Wstawaj, kowalu, nie mam tu czasu. Wyszedł? Wyszedł. Chyba. Chyba wyszedł. Gdzie on jest tak?
Dobra, jest kopal. Machniemy sobie ten. Jeszcze Bayer. Skuteczna broń dla każdego, stalowe miecze, mocne kolczugi dla mężów, kastety dla dam i panien. O. Potrafisz wykonać mistrzowską broń? Fajnie. Znaczy ja wyglądam jak Hattori. Hattori? No jak to? Nowigradzki mistrz. Każdy o nim słyszał. Zresztą ponoć przeszedł na emeryturę, więc nie znam nikogo. Pokaż swoje wyroby. Pokaż, co tam masz. Przedmiot można przeczytać. To weźmy sobie. Rupiecia nie chcemy. No i dobra. Kart nie ma żadnych na handel. Tu już też nic nie ma. Ruda dwimerytu? Chyba nie ma. Jest. To jest chyba to. Okej. Za to młot sprzedamy to. Ten piękny mieczyk. Już nic więcej nie mam. Dobra, mogę mu w ogóle 10 tego sprzedać. 10 tego też, bo tyle tego nie potrzeba. Okej. Okay. 12 za fiolki, trochę mało. Nic nie chcą kupować bandyty. Huhu, na bogato mam. Chyba starczy tej rudy dwimerytu. Wzmocniona skóra. Sprzedamy mu jej trochę. Perły też. Musimy od niego zabrać te pieniądze. W jakiś magiczny sposób. No i gitara. On ma jakieś siodło fajne. Strasznie słabiutkie. No dobra. Trochę żeśmy pieniążków odrobili. Więc na koniec zagramy sobie w gwinciorka z panem Kowalem. W karty, to niczego mi już nie zabraknie. Czy nasza magiczna talia ma jakieś nowe, wspaniałe karty? Biedna pierdolona piechota. Raczej nam się nie przyda, czy? No nie mamy nic ciekawego, nowego. Słabe te karciochy zdobywamy. No dobra, mamy oblężniczą, mamy rębacza, szpiega, dwóch tych miśków, wymieńmy to, drugi rębacz i wymieńmy czyste niebo. Atrapa by się przydała, ale zaczniemy elegancko sobie od szpiegulca. Jest mróz i wskrzeszaczka. Przeciwnik spasował. No to jest ciekawe, że przeciwnik spasował. Możemy sobie zagrać to w 8 razy 2, 16. I na równych kartach wygrać, albo po prostu pozbądźmy się... ...10 muszę uzbierać. Dobra, pozbądźmy się tego. I tego i tak nie mam rogu dowódcy, więc nie wzmocnię tutaj tego wszystkiego. Na ostatnią linię i na Hero Power mamy. Mocne. Mocne to jest, boję się tylko tego, że tu trochę mnie pokara. No, na całego zagrał ostro. Nie chcę pożogi. Ten mróz najprawdopodobniej skończy się tak, że nie będzie zagrany. Bo podejrzewam, że on więcej mi punktów zepsuje jak jemu. Ale to może się jeszcze zmienić. To dobre, że z ręki jedno wyciągnął. Albo i dwa, już nie zwróciłem uwagi. Co możemy wskrzesić? Nic ciekawego.
Nic ciekawego do wskrzeszenia nie mamy. No to Keirę. Ostatnio z nią długo spacerowaliśmy, to niech sobie Keira wskrzesi się. Gęsta mgła trochę mi psuje biznes. Ale pozwala mi zagrać rębacza po prostu. O tako. Na pierwszej linii on ma 25, ja 9, ale ja dużo, dużo jeszcze wrzucę na tą pierwszą linię. Na razie zróbmy tak. Okej. Ale chyba mu skasuję tą rozem. Oni się i tak potrójnie pobufują także, hej, więc zróbmy to tak. W tej chwili zabieram mu dużo więcej, tak? On ma jedną kartę, ma 10 punktów straty. Zagra sobie trzaskający mróz. No i elegancko. Masz 13? Nie masz. A ja mam. Razy 2, razy 2, razy 2, razy 5. No i dobra, udało się. Jakoś się, moi kochani, udało to wygrać. Talia Królestw Północy jest kozacka. Nowe zadanie, miecze i pyrogi. Dwadzieścia koron. Zdezylowana Mangonella. Zdezylowana Mangonella to będzie... Bywaj. Dobra karciocha dla nas. Talia do gry Gwinta. Joy. No gdzie jest ta zdezylowana Mangonella? Co? To do Nilfgaardu. Myślałem, że dla nas oblężnicza jednostka i mnie oszukali, no. Twoje nowe normalna. Krzywo po przymrozku, a śliwia czerwone. Ale tu dużo jest tych odnośników do różnych rzeczy, no. Oglądałem wiele takich ciekawostek różnych z Wiedźmina, ale nie widziałem, że ktoś zwrócił uwagę na to, że tu szwagier Kolaska śpiewa. Naprawdę. Myślę, że chyba nie ma takiego czegoś jak wszystkie ciekawostki z Wiedźmina, bo ten świat jest taki duży. Do lasu? Same? No wiesz, u nas wiele gąbro wyżywienia. Coś ciebie za matka. Więcej żarcia dla reszty. Słyszeliście? Wysłała. Czego? O! Wysłała do lasu, żeby więcej żarcia dla innych dzieci zostało. To szmatła czyni. Jakaś Tristiana i Zidor są jakieś karty. Łykamy te karty. Kościół ma 380 monet, sprzedałem mu dwie lalki. To przeczytaliśmy, to też mu odsprzedamy. Stąd niewiele mu możemy sprzedać. W sumie może te glyfy po części mu sprzedamy. A może nie. No dobra, sprzedajmy mu na razie tego trochę. Musimy każdego w zasadzie kupca trochę gołocić, taka jest prawda, z tych pieniążków. Bo oj, wróć, co ty tu masz? Receptura przynęta na czarta, dawaj. O co tu chodzi? Czy ja nie miałem przynęty na czarta? Miałem. I na Charleya, i na Czarta. Nie wiem, Wajnobiesa potrzebuję. Świeżą ludzką krew. Oko. Damy sobie radę, moi drodzy. Ale teraz musimy z kupcem jeszcze pograć w karciochy, więc jeszcze na koniec druga gierka w Gwinta. Proponuję partyjkę Gwinta. Coś tu doszło nowego? Ja pierdzielę, samo badziewie. Dobra, w ogóle wyrzućmy to czyste niebo stali, bo ja je często odrzucam po prostu i tak. Czego mam tylko jednego manekina? Jednostek mam 22. No dobra. Gramy. Jednostek mniej nie mogę mieć, więc nie mogę wyrzucić.
Mamy dobrze. O, piękna ręka. Całkiem przyzwoita ręka. Wyrzućmy na razie raz. O, o, o. To jest też dobre. I Shile. Jedyny minus naszej ręki to jest taki, że nie mamy szpiega żadnego. Ale jesteśmy przygotowani na szpiegów wrogów. Mamy atrapę i wskrzeszarkę. Ale to nasze mega combo jest mocne. Dobra, zagramy na jedną linię. Okej, pasi. Też masz Zoltana Chiveya. Dobra, chyba nie masz czegoś takiego jak pożoga, no. Nie tutaj na jakiejś takiej wsi bez jaj. Okej. Widzę, że będziemy się dłużej bawić. O Jezu! No ale dobra, mam wskrzeszarkę. Nie sądziłem, że on ma jeszcze szpiega. Chciałem sobie wycofać, pomyślałem sobie, jednego wycofam, drugiego wskrzeszę, będę miał piękną linię na następną turę, nie? A tu się robi niewesoło. Uj! Prowadzimy cały czas. No dobra, dorzućmy jeszcze jedną szóstkę. Pas. No teraz muszę tutaj ostro zagrać. Róg to jest chyba jedna z gorszych kart, która mogłem w tej chwili dojść. Więc nie mam tutaj wyjścia, muszę zagrać Dijkstrę. I liczyć, że mi coś dojdzie dobrego, Mruz. To niezbyt to udane karty. No ale dobra, zawsze ten ruch mogę na czwórkę zagrać i mieć 8, nie? Albo 2. I stracę 6, a on straci. Nie, no dobra, nie opyla mi się. Dobra, zróbmy tak na razie. Kto ma pożogę, to niech ma. O Jezu, taka bidula. Chłopie, z taką bidulą ty do mnie. Ja mam biedne karty, ale ty to jesteś po prostu żebrak. Widłogon do potworu. Wiedźminie. Fach w ręku macie, co wam dzisiaj głodować nie da. O, zielona pleśń, ale jaja. Słabuje. Czoło ma jak piec gorące, majaczy. Do sióstr trzeba ją zabrać. Na bagna. Za pomoc zapłacę. Wiesz, że odnowił tylko zupę z kory jem. Nie jadłem się płaci. A czym? Sam zobaczysz. Chylę czapkę. Ty nie chyl czapki. Zajęty jestem. Tylko mów, co żeś tam wymyślił z tymi wiedźmami. No kto zgadnie, do jakiej piosenki to jest nawiązanie? Powtórzę. Ta 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 ta. Wiedźminie. Zapatrzy. Siedzi diabł. Rust do lasu. Nie słyszała, co myśli wymówiła. Jakieś licho w tym. A czym mam chatę ogrzać? Krowymi plackami? Nie ma.
bo bydło pokradli. Ej, no piesz, ja chciałem tak se tylko ten... No. Ej, no już jej środek chciał prać, widzicie? Co za chamstwo. Tak? O, myśliwy. Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie, co to za potwór? Musi strasznie wielki, bo tużin wilków utłuk. Wypruł z nich fraki, ale wszystkiego nie zeżarł. Znaczy, ze złości zabija. I ryczy, i wyje po nocach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. Mógłbym się zająć tym potworem, ale nie za darmo. Ile chcecie? W chuj. Znaczy, przepraszam. Dużo chcecie. Ale po prawdzie za taką robotę urwijcie parę koron i umowa stoi. Okej. Parę to dwa, nie? Dużo chcecie. Ale... Ej, no para to już dwa. Urwijcie parę koron i umowa stoi. Dużo chcecie. Ale po prawdzie za taką robotę urwijcie parę koron i umowa stoi. Tyle możemy zapłacić. No. Zajmę się tym. Za 300 potworka mogę zatłuc. Żeście do nas zaszli. Powodzenia! Dobra. Ale my tutaj, moi drodzy, na tym etapie kończymy. Znajdź Tamarę w Oxenfurcie. Tamara jest w Oxenfurcie. Jak ja tam mam biedny dojechać? Chyba tędy. Nie? Ale chyba mi się nie chce jeszcze tu do wsi Jawornik jechać i naginać przez pół mapy. Więc na razie chyba pogadamy sobie z Baronem. Ale to już w kolejnym odcinku, także dzięki wam serdecznie za ten odcineczek i do zobaczyska w kolejnym. Trzymajcie się, hejka i pa pa! Siła.